30 dzień naszej modlitwy ku czci niepokalanemu sercu Maryi. 30 sierpnia. Ksiądz Marian Piątkowski, wybitny kapłan, duszpasterz oraz egzorcysta, jest autorem niezwykle wartościowego tekstu zatytułowanego ABC oddania się Matce Bożej. W tym miejscu zamieszczamy jego krótki fragment, opisując trzy główne kroki na drodze oddania. Oddawać siebie, pierwszy krok. Należy oddawać Maryi siebie, zwłaszcza wtedy, gdy masz coś wykonać. Najpierw wyrzeć się siebie, bo mógłbyś jej wszystko popsuć. Powiedz jej: Maryjo, wyrzekam się siebie, a oddaję się cały Tobie. Wyrzekanie się siebie jest potrzebne, inaczej bowiem oddanie będzie udawaniem, a w rzeczywistości będziesz robił, co Ty chcesz, a nie czego ona pragnie. Musisz naprawdę powiedzieć: Maryjo, ja nie chcę teraz uczynić tego, co ja uważam za właściwe, ani tak, jak mnie się wydaje. Nie chcę ulegać mojej skłonności do pośpiechu i działania, bo wiem, że często mógłbym Tobie przeszkadzać. Gdybym działał sam, może bym się wiele napracował. Byłbym zagoniony, zmęczony, ale owoców byłoby niewiele. Oddawać bliźnich. Drugi krok. Możesz i powinieneś oddawać Maryi wszystkich ludzi, zwłaszcza tych, z którymi ona cię w jakikolwiek spotyka sposób. A czy można oddać człowieka, który nie chce, żeby go oddać? Można. Samobójcę należy ratować nawet wbrew jego woli. Oddanie kogoś Bogu przez Maryję jest tak wielkim dobrem, że nikt nie ma prawa się o to obrazić. Bo to nie jest dla niego żadną krzywdą. Z czasem sam zrozumie i uzna, że oddanie go było dla niego największą łaską. Oddawaj więc wszystkich ludzi. Oddawaj zwłaszcza tych, z którymi się spotykasz. Załatwiasz coś w urzędzie? Oddawaj ludzi, z którymi masz rozmawiać. Czeka cię rozmowa z szefem, z przełożonym? Oddawaj Maryi przełożonych. Nie myśl jednak, że wszystko musi stać się po twojej myśli. Może właśnie po oddaniu spotka cię ze strony ludzi niesprawiedliwość. Maryja wie o tym i sprawi, że to ci nie zaszkodzi. Oddawaj napotkanych przechodniów, podróżnych w autobusie i w pociągu. Oddawaj tych, o których słyszysz w radiu i czytasz w gazecie. Oddawaj tych, co się kochają, i tych, którzy się nienawidzą. Oddawaj wierzących i niewierzących. Mów na przykład: Maryjo, oddaję Tobie wszystkich, których teraz widzę, którzy ze mną jadą. Daj, by nikt z nich się nie potępił. Ponieważ masz prawo wszystkich oddawać, Matka Boża każdemu z nich da za to jakąś łaskę. Oddawać sprawy i rzeczy swoje oraz bliskich. Trzeci krok. W podobny sposób oddawaj Maryi każdą rzecz i sprawę. Oddawaj jej instytucje i miejsca pracy. Oddanie wprowadzi wszędzie Maryję. Ona tam będzie. Będzie kierować, prowadzić, weźmie w odpowiedzialność w miarę, jak jej się pozwoli, jak ją się będzie o to prosić. Oddawaj świątynię i miejsca czci Bożej. Oddawaj wszystkie instytucje kościelne, by wszędzie w nich szerzyła się czysta chwała Boża. Oddawaj szkoły i uczelnie, by uczono w nich prawdy i wychowywano wierzących ludzi. Oddawaj urzędy, organizacje, urządzenia gospodarcze, oddawaj konferencje międzynarodowe, narady polityczne, plany ekonomiczne, by wszystko służyło Bogu i dobru ludzi. Oddawaj ludzkie kłopoty i nieszczęścia. W katastrofach i kataklizmach mów: O Maryjo, pomóż, pociesz, ratuj. Oddawaj każdą Twoją modlitwę, każdą myśl, każdą mszę świętą, byś przez nie spełniał to, czego Bóg oczekuje.
Oddawanie siebie, ludzi, spraw i rzeczy ma być na drodze oddania rytmem życia, oddechem duszy, potrzebą serca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ciszy swojego serca złóż w sercu Maryi Niepokalanej swoją intencję, modlitwę, prośbę, to wszystko, co chcesz w dniu dzisiejszym jej oddać. Modlitwa błogosławionego Jakuba Alberion, modlitwa do Maryi. Droga i czuła Matko moja, Maryjo, połóż mi swą świętą rękę na głowę, strzeż mojego umysłu, serca i zmysłów, ażebym nigdy nie popełnił grzechu. Uświęcaj moje myśli, uczucia, słowa i czyny, abym mógł podobać się Tobie i Twojemu Jezusowi, a mojemu Bogu, i abym wszedł wraz z Tobą do nieba. Jezu i Maryjo, udzielcie mi swego świętego błogosławieństwa. Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Maryi, według serca samego Boga, módl się za nami. Serce Maryi zjednoczone z sercem Jezusa, módl się za nami. Serce Maryi, naczynie Ducha Świętego, módl się za nami. Serce Maryi, świątynio Trójcy, módl się za nami. Serce Maryi, domie Słowa, módl się za nami. Serce Maryi, niepokalane od stworzenia, módl się za nami. Serce Maryi, przepełnione łaską, módl się za nami. Serce Maryi, błogosławione wśród wszystkich serc, módl się za nami. Serce Maryi, tronie chwały, módl się za nami. Serce Maryi, otchłań pokory, módl się za nami. Serce Maryi, ofiaro miłości, módl się za nami. Serce Maryi, przebite do krzyża, módl się za nami. Serce Maryi, pociecho strapionych, módl się za nami. Serce Maryi, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Serce Maryi, nadzieje umierających, módl się za nami. Serce Maryi, stolico miłosierdzia, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, bądź naszym ratunkiem, módlmy się. Panie nasz Boże, Ty uczyniłeś niepokalane serce Maryi domem Twojego Słowa i świątynią Ducha Miłości. Daj nam serce czyste i pojętne, abyśmy wiernie zachowując Twoje przykazania, miłowali Ciebie ponad wszystko i troskliwie zaradzali potrzebom braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zapraszam w dniu jutrzejszym.